Małgosia i Telewizja Bzikul. Pomimo, że wakacje mamy już za pasem, chcielibyśmy Wam przybliżyć kilka najciekawszych pozycji anime, które swoją premierę miały na początku wiosny. Komukolwiek podobał się pomysł na apokalipsę z wodnego świata, czyli filmu o chyba najbardziej zmarnowanym potencjale w historii kina, spodoba się również Suisei no Gargantia. Historia rozpoczyna się w odległej galaktyce, w równie odległej przyszłości, gdzie ludzki sojusz toczy walkę o przetrwanie. W ogniu walki młody porucznik Redo oraz jego humanoidalna broń Humber zostają pochłonięci przez zakłócenia czasu przestrzeni. Po wybudzeniu ze sztucznie wywołanej hibernacji zdają sobie sprawę, że znajdują się na Ziemi, jednak jej powierzchnia jest zalana przez oceany, a ludzie zamieszkują ogromne barki. Chłopak ląduje na jednej z takich barek, zwanej Gargantia. Nie znając historii ani obyczajów tego miejsca, jest zmuszony do przystosowania się, żyjąc obok 15-letniej Amy, która robi na pokładzie za posłańca. Devil Survivor 2 The Animation. Tajemniczy najeźdźcy zwani Septentorious właśnie przeprowadzają inwazję na Japonię. 13 protagonistów podpisuje pakt z diabłem, który czyni ich szatańskimi posłańcami posiadającymi moc. Akuno Hana. Chyba najbardziej kontrowersyjna seria tej wiosny pod względem animacji. Twórcy postawili wszystko na jedną kartę, kreując mroczny i melancholijny świat z nałożonymi na nich postaciami techniką rotoskopii, czyli z konturów przypominających prawdziwych aktorów. Mimo tragicznej rozdzielczości, psychodeliczny trailer na kanale King Records obejrzało już prawie 500 000 widzów. Red Data Girl. Dziewczyna wychowana w zacisznym sąsiedztwie sanktuarium Tamakura pragnie zasmakować życia typowego mieszczucha. Zostało postanowione, że razem ze swoją koleżanką Miyuki rozpoczną naukę w tokińskim liceum. Podczas szkolnej wycieczki do metropolii objawia się dziwny byt, zwiastując tragiczny wypadek. Wkrótce Izumiko dowie się o tajemnicy skrywanej latami przez swoją rodzinę. Przed Wami Epi. A teraz pora na to, co mangomaniacy lubią najbardziej. Kilka słów o komentarzach. 28 czerwca zaczyna się Nejiro 2013. Potrwa do 30 czerwca, czyli do niedzieli. Więcej szczegółów na linku. Zasięg jest ogólnopolski. Limit miejsc to 1000 osób. Kolejna edycja ogólnopolskiego konwentu organizowanego przez grupę Higashi oraz RSF Cytadela Syriusza. Animatsuri 2013. Warszawski Festiwal Kultury Japońskiej. To flagowa impreza Stowarzyszenia Entuzjastów Japońskiej Kultury Popularnej. Odbywa się ona od roku 2008, w tym roku będzie po raz piąty. Początek 12 lipca, koniec 14. Więcej informacji oczywiście na stronie. Miasto Warszawa, zasięg ogólnopolski, limit 2000 miejsc. Animachina 2013. Konwent zaczyna się w sobotę 20 lipca, kończy się 21 w niedzielę. Miejscówka to Bytom, Państwowe Szkoły Budownicze. Animachina to wyjątkowy konwent. Zamiast ograniczać się wyłącznie do komiksu i animacji japońskiej, postanowiliśmy rozszerzyć repertuar animacji z całego świata. Zgłoszenia na cosplay, do stoisk i atrakcji do 30 czerwca. Zapraszamy.